Cześć! Z tej strony Multi i dziś witam Was w kolejnym odcinku z serii News. Słuchajcie, przed nami wiele nowości, wiele rzeczy, o których wręcz trzeba powiedzieć, i zaczynamy od chyba najważniejszej, czyli już jutro na serwerze europejskim pojawi się nowa aktualizacja 9.20, a tutaj już teraz możecie zobaczyć skutki wprowadzenia tej łatki na serwerze rosyjskim pełnofożów B. Pewno Foszów 155, TDKi, TDKi, Arty i wiele innych mega pojazdów. Słuchajcie, yy, dokładnie w godzinach od 3 nad ranem do 9.30 WOT nie będzie działał, bo będzie właśnie wprowadzany patch, ale potem nic nie stoi na przeszkodzie, aby ruszać właśnie Foszem. Jeśli macie obecnie Fosza 155, to dostaniecie Fosza... Wersji B plus Fossa 155 jako pojazd specjalny, także dobry deal. Obyście na tym skorzystali. A ja sam pragnę przypomnieć, że patrz ten to nie tylko francuskie pojazdy, ale również wiele innych buffów, nerfów i oczywiście tryb 30 na 30. Wielka bitwa. Teraz, może zobaczmy sobie ten trailer, który przedstawia nowy tryb. Nowy format, według mnie, pozytywnie. Wpływa na ilość akcji podczas bitwy, robimy jeszcze więcej uszkodzeń, więcej strzelamy, no i po prostu przy dobrej bitwie zrobimy wynik naprawdę powyżej 15 tysięcy uszkodzeń, o ile tyle się będzie dało zrobić, bo pamiętajmy, że pewnym ograniczeniem jest ilość amunicji. Nie bez powodu nowe lajty 10 poziomu mają teraz jeszcze więcej ammo, pewnie głównie pod kątem tego trybu. I także oprócz demedza, większych bitew, Pamiętajmy o obligacjach. Dotychczas one dużo nie zmieniały, ale teraz, kto nie będzie miał obligacji i specjalnego wyposażenia, no to będzie zawsze poszkodowany. Także pamiętajmy o tym, aby zdobywać obligacje i ulepszać nasze ulubione, najbardziej popularne maszynki. To naprawdę może zmienić wynik starcia. Także obligacje równie ważna rzecz. No a same bitwy. Dynamiczne, pełno strzałów, pełno też jest buffów maszyn, więc taki i7 na pewno pojawi się w większej ilości. No i nie zapominajmy o obiekcie 140. Niby ta mała zmiana wieżyczki, ale będzie dingał, oj będzie dingał to samo amerykański Patton, więc zapowiada się mega ciekawie, zobaczymy jak to będzie już jutro na serwerze europejskim, bo na serwerze testowym no to leciał tylko Full Gold i nie testowało się tego tak pełnoprawnie. Zobaczymy, czy będzie teraz nieco inaczej. Także jest wiadomo, francuska moc. Jest tryb 30 na 30, ale yy, nie można pominąć. Maszyn premium, słuchajcie, do sklepu premium na serwerze rosyjskim trafił dziś WZ121GFT. Ktoś powie, że tam, pff, co to za premka, to nie jest żaden Patriot. Scorpion G czy Defender, ale to jest dla mnie nowy OP pojazd, który naprawdę może nie będzie tak popularny, ponieważ jest Tedkiem, a Tedkiem gra zwykle mniej graczy, ale i tak to jest mega maszynka przez wielu youtuberów, i też mnie uważana za bardzo potężną. Więc WZ121GFT kosztuje w najtańszym zestawie na serwerze rosyjskim 150 zł. U nas, mówi się, u nas mówi się o kwocie około 165 zł. Drugi zestaw kosztuje 221, trzeci 353. Eee, także mało nie jest. To nie jest tani pojazd, ale te deki zawsze są drogie. Tak to już jest z niszczycielami. Co najbardziej wyróżnia ten pojazd? Na pewno działo, pancerz, mobilność, kamuflaż. Te cztery rzeczy są. Bardzo dobre, na najwyższym poziomie, tak naprawdę, na tym tierze, Trudno oczekiwać lepszych parametrów, także mega maszynka. Jeszcze dziś pojawi się film, zapewne z taką pełnoprawną recenzją, z omówieniem na tle innych TDK, no i na tle szczególnie Scorpiona G i STRV-a S1. To jest mega istotne, aby porównać ten pojazd z tymi TDK premium. I. No, cena, mówię, będzie pewnie wyższa niż na serwerze rosyjskim. Oni zawsze mają taniej. Tam wiadomo, rubel i niższe ceny są jednak yy, premek. Kolejna kwestia, moi drodzy, to mapki w HD. Ostatnio nie mówiłem o tym dużo, bo byłem po prostu na wyjeździe i nie miałem na to yy, czasu ani możliwości. Ale teraz nie mogę tego pominąć. Wiemy już o tym, że będzie kilka map w HD, już są gotowe, a teraz pokazano pełnoprawne wersje nowej mapy Himmelsdorf, Redshire i Przełęcz, więc zobaczmy, jak to wygląda na takim trailerze. Uwaga, odpalamy. Tutaj akurat mapka Przełęcz. Ja sam muszę powiedzieć, że mapy w HD to jest coś, co dla mnie już częściowo jest zawalone, bo... Yy, jak sami zaraz zobaczycie, to jest takie przekładanie i okej, okay, Wargaming się non-stop chwali tym, ale już mi się bardzo nie podoba to, że robią z tego drugiego hawoka, czyli coś, co jeszcze się nie wydarzyło, a od lat jest zapowiadane. Coś jak z polskim drzewkiem. A HD, ok, wyglądają pięknie, są testowane, ale ja cały czas mam w głowie to, że obiecali to już na teraz. To miało być pod koniec wakacji. Wakacje się kończą, a pojawiły się informacje, że w jesieni, na jesień ruszy. Super test, piaskownica. To kiedy to będzie wprowadzone? Pod koniec roku? Mapy wyglądają przepięknie. Nie mówię, że nie. Jest optymalizacja, to również bardzo cieszy. Ale to przekładanie jednak i te zapowiedzi głośne już mnie troszeczkę nastawiły do tego negatywnie. Ja wiem, że jak coś robić, to porządnie, ale nie wierzę, że nie mogli tych informacji przekazać nam wcześniej. Mapki, no, tak jak powiedziałem, wyglądają cudnie, miodnie, no tutaj nie da się nic ukryć. Jest to zrobione rewelacyjnie, ale to są też tylko trzy kolejne mapy przedstawione. Pamiętajcie, że w Ocie nie ma trzech, sześciu map w HD do wykonania, tylko jest grubo ponad trzydzieści, więc to nie jest tak, że Wargaming to jest w stanie zrobić na zaraz, po prostu. No, musicie zrozumieć, że nie ma takiej opcji, aby oni to zrobili... Do końca jesieni, ze wszystkimi mapkami, pewnie na jesień będą tylko testowane pojedyncze mapy w HD. I co? W nowym roku zobaczymy mapy w HD. Także czeka nas jeszcze kilka miesięcy. Taki suszy, bo umówmy się, nawet drzewka to nie jest to, na co gracze teraz czekają. My czekamy na bardziej rozbudowany silnik. Od fizyki, czyli tutaj hawok w jeszcze potężniejszej wersji, niszczenie budynków, chociaż częściowo tych takich ewidentnych, już połamanych. No i na pewno też właśnie mapek w HD na to wszyscy gracze czekają. No i to jest coś, co faktycznie może sprawić, że no gracze zastanowią się dalej, czy gra zmierza w dobrą stronę, bo po ostatnich miesiącach. Wielu myśli nieco inaczej. Co nie dziwi mnie, ani właśnie innych graczy, No bo umówmy się, ostatnio było parę wielkich w dobrze strony WG. To, co może wielu martwić, to to, czy y, optymalizacja będzie na wysokim poziomie. Obecnie mówi się o tym, że FPS -y nie ulegną zmianie, i gracze ze słabszymi kompami będą grali tak samo, bez żadnych odczuwanych tutaj zmian na niekorzyść, więc to bardzo cieszy ale zobaczymy jak to będzie, kiedy faktycznie ci gracze ze słabszymi pc będą to testować. Tutaj wodospad przepięknie wygląda na mapie Przełęcz, ale mówię, nie gracze to przetestują w takiej porządnej ilości, nie tylko tam paręnaście kompów, lecz tysiące i zobaczymy czy działa to tak jak powinno. Tutaj mamy mapę Shire. no wygląda zupełnie inaczej, Himal to w ogóle też inna bajka. Tylko, wiecie co boli, że te wszystkie mm, elementy, ten okręt, który się pali, topi, to wszystko, słuchajcie, to jest tło. To nie jest tak, że wy tam sobie podjedziecie, będziecie obok tego stali, to jest tło. Wy to widzicie za mapką i uważam, że to jest warte podkreślenia, że wy tak naprawdę nie będziecie tego widzieli podczas bitwy. To będzie widziane no, na początku. Jak się, będą każdy, jak się każdy będzie tym jarał podjedzie na tory, zobaczy wow, ale zarąbiste ale potem nie będziemy na to, na to aż tak patrzyli bo to jest jednak poza mapą to jest tło nie macie niebieskiej jakiejś farby pomalowanej, która udaje niebo i wody, która wygląda badziewnie, tylko macie okręt, który się pali to jest fajne, ale to wciąż jest tło bo mapy są małe yy, no więc tutaj jeszcze kilka ujęć na te mapki Himmel chociażby. To są mapy, tak jak powiedziałem wcześniej, te trzy nowe, czyli Himmel, Redshire i Przełęcz. Więcej mapek w HD na razie nie zaprezentowano. No i tutaj podkreślę to, co tutaj napisano, uwaga. Piaskownice 2017, mapy w HD. Jesienią uruchomimy serwer testowy Piaskownica, gdzie gracze będą mogli przetestować co najmniej 9 już pokazanych map w jakości HD. Być może uda się nam dodać lokacje, których jeszcze nie zaprezentowaliśmy, wzdycha. Może któryś z graczy zdecyduje się na upgrade swojego komputera, mówi Maxim Czuwałow, manager produktu World of Tanks. I to jest o tyle istotne, że już powiedziałem Wam wcześniej. Wargaming do gry World of Tanks chce dodać tak już pełnoprawnie wszystkie mapy w HD na raz. Czyli jeśli na jesień będziecie mieli. Trzy mapy w HD, te obecnie zaprezentowane, trzy jakieś inne, których jeszcze nie widzieliśmy, i trzy stare, czyli Urwisko, Kopalnie i co tam jeszcze było? I coś było jeszcze, ale nie pamiętam teraz. Czyli sześć map starych, już wcześniej pokazanych, trzy nowe, no to to jest dziewięć. A co z resztą? A mamy jesień yy, za chwilkę, no to w takim razie, no koniec. Roku tego to jest niemożliwy termin. Wydaje mi się, że mapy w HD pojawią się w środku przyszłego roku. To ja nie wiem, to może będzie jeszcze dobrze. To jest jeszcze może taki termin realny. Po prostu chcę, żebyście zrozumieli, jak daleko od celu jesteśmy. Mi nie chodzi o to, aby powiedzieć, mapy są brzydkie i tak dalej, tylko jak daleko jeszcze będziemy. Patrzyli w przyszłość i wyczekiwali tych mapek, które były zapowiadane, tak naprawdę na obecny czas na sierpień więc tyle chciałem ująć, tyle chciałem powiedzieć, bo reszta faktycznie może nas cieszyć. Pojawiło się także QA, czyli tutaj pytania i odpowiedzi, które zostały. Wyróżnione na rykoszecie z Gamescom 2017, bo oczywiście te wszystkie zmiany Wargaming prezentował na Gamescomie. To są targi w Niemczech, w Kolonii, które zawsze ściągają yy, no, gracie z całego świata nie tylko graczy. Więc yy, Wargaming chciał się pochwalić, na pewno to im się udało, tylko ja zawsze patrzę na też te ciemne strony. Zobaczmy Q&A. Czołgi poziomów 6 i 8 zawsze znajdują się na dole listy zespołów. Czy istnieją jakieś plany, aby rozwiązać ten problem? Stale pracujemy nad nowym systemem matchmakingu i tak będzie to naprawiane. Naprawione, jako że cały mechanizm jest dość złożony, musimy każdy problem omówić osobno i wprowadzać ulepszenia krok po kroku. I teraz, dlaczego akurat to wyróżniłem, pytanko, bo to nie jest bez znaczenia. Wszyscy chyba gracze słusznie tutaj wyrażają się negatywnie o matchmakerze, który może i ma swoje plusy, ale jednak wcześniej nie było takiego problemu, że non-stop byłeś na dole, byłeś bitwę na dole, dwie bitwy na dole, potem byłeś na topce. Teraz możesz być parę razy z rzędu na dole, i tu jest coś, co wkurza graczy, i ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak długo zajmuje naprawienie tego baga, skoro każdy wie, że on istnieje od. Paru miesięcy, tak? Od momentu, kiedy zepsuł się matchmaker, i będąc samemu w Plutonie, zawsze byliśmy na topce. W tamtym momencie matchmaker się zepsuł. Ten fix niby to był tak naprawdę gwóźdź do trumny dla matchmakera dla mnie. Więc to jest bardzo no irytujące. Plutono, plutony nigdy nie znajdą się na górze listy, za wyjątkiem poziomów dziesiątych. Czy gracze są karani za grę w Plutonach? Jeśli nie, to czy są planowane jakieś zmiany? Przyglądamy się temu i poprawimy to jak najszybciej. To jest typowa odpowiedź, która niczego nie mówi i to jest takie składanie obietnicy, ale nawet będąc mało ogarniętym w temacie WOTA. Kolejne pytanko ważne: co z bustami? Niektóre z nich mają zostać usunięte z aktualizacją 9.20. Ale niektórzy gracze wciąż potrafią tam wjeżdżać. Czy zostanie to naprawione? Wiemy, że w niektórych przypadkach te busty mają znaczący wpływ na przebieg bitwy. Z aktualizacją 920 zlikwidujemy wiele wjazdów do stref, które z naszego punktu widzenia nie powinny być dostępne. Ale zobaczcie, tutaj nie ma nic nowego, tylko jest wyrażenie zdania o tym, co już zrobiono, co już wiemy. No mówię, no tutaj. Nie ma żadnego takiego podsumowania, typu planujemy faktycznie wszystkie busty usunąć, tylko koleś mówi: Zmieniliśmy, na razie musi wystarczyć. Czyli widzicie, że nie jest to robione tak na poważnie. To to jest tak, że narzekali ci gracze: Dobra, usuniemy tego busta. dobra, już niech, niech będzie. Weź go, usuń. Ale kurna, wiesz co? Yy, tam się dalej da wjechać. Dobra, olej to, olej to. Tak, tak to wygląda. To nie jest takie zmienianie na porządnie, bo gdyby zrobili to porządnie, to byśmy już nigdzie nie wjechali. Taka jest prawda. Po prostu oni zrobili to tak na odwal się, co mi się zbytnie nie podoba, bo albo usuwamy na poważnie, albo wcale. Bo tak to jest tylko bołagan w tym wszystkim. Pojawiło się także parę pytań o pojazdy, na przykład czy wargaming planuje wprowadzić Stormtagera? Wiadomo o tym, że nie, bo byłby OP. <laughs> I jeszcze oczywiście pojawiło się wiele innych pytań i odpowiedzi, ale nie jest to coś, co zbytnio uważam, że warto byłoby teraz przekazywać. Są pewne plany na temat yy, wprowadzenia japońskich TD-ków, ale wyrażono się o polskim drzewku. Na razie polskie drzewko ma wyższy priorytet. <laughs> no, cieszymy się niezwykle, bardzo się cieszymy. Szkoda tylko, że to jest takie. Yy... Na razie mało istotne, bo nic realnie się w tej kwestii nie zmienia. Nie ma nawet informacji o drzewku do szóstego tieru. Gdyby nawet już teraz pojawiło się info, że będzie drzewko do szóstego tieru już pokazane, jakie pojazdy tam będą, to bym się ucieszył. Powiedziałbym, że coś się dzieje, ale nawet takiego wstępnego drzewka jeszcze nie ma niższych poziomów, prawda? Wydaje mi się, że to powinno być już teraz pokazane, aby gracze. Gracze y, mogli uwierzyć, że coś się w tej materii dzieje. Faktycznie są jakieś rzeczy, zmiany na bieżąco y, robione w tym planie, w planie tego drzewka. No i tutaj jest jeszcze oczywiście wiele innych kwestii, ale ja mówię, wyróżniłem to, co według mnie szczególnie może Was zainteresować. Yy, także taka sytuacja. Mówię, wiele pozytywów jest ale nie bądźcie też zdania, że wszystko się dzieje na plus, bo też jest wiele rzeczy jeszcze niedomkniętych, niezałatwionych i musimy o tym pamiętać, bo jeśli zapomnimy o tym, to Wargaming już zrobi tak, że będą tylko się chwalili tym, co dobre, a co słabe, co złe, to nieważne. Pamiętajmy o wszystkim, o plusach i minusach. Także to tyle ode mnie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do ocenienia i komentowania odcinka. Dzięki wielkie. Cześć!